prywatna rozmowa Kwiatkowskiego wyciekła do sieci. Padło wyznanie miłości. Dawid Kwiatkowski ze sceny w Kielcach oznajmił, że zostanie jurorem Must Be The Music. Teraz upubliczniono jego prywatną rozmowę z osobą najbliższą sercu wokalisty. O czym rozmawiał i z kim? Dawid Kwiatkowski w showbiznesie. Dawid Kwiatkowski to jeden z czołowych polskich wokalistów, który swoją muzyczną drogę rozpoczął już w młodym wieku. Szybko zdobył sympatię fanów, a z czasem jego twórczość zaczęła trafiać również do starszych słuchaczy. Jego muzyka dojrzewała razem z nim. Kwiatkowski dał się także poznać jako charyzmatyczny trener w programie The Voice Kids. To właśnie do jego zespołu aspirowało najwięcej młodych talentów, marzących o karierze w show biznesie. Ostatni okres był dla Dawida intensywny pod względem muzycznym. Artysta wydał kilka hitów i latem aktywnie koncertuje. Podczas magicznego zakończenia wakacji był jednym z gości i ogłosił ze sceny coś niezwykłego. Dawid Kwiatkowski w nowej roli. Dawid Kwiatkowski był jedną z głównych gwiazd koncertu w Kielcach, podczas którego Polsat zaprezentował zaskakującą niespodziankę. Po jego występie Adam Zdrójkowski ogłosił, że popularny wokalista zostanie nowym jurorem reaktywowanego programu Must Be The Music. Publiczność pod sceną zareagowała entuzjastycznie, wybuchając radością, a podobne emocje można było przypuszczalnie odczuć w wielu domach. Przy okazji tego ogłoszenia Dawid wspomniał swój udział w programie sprzed 15 lat, kiedy to jako uczestnik nie dotarł zbyt daleko w rywalizacji. Teraz opublikował również swoją prywatną rozmowę. Było dużo emocji. Dawid Kwiatkowski udostępnił prywatną rozmowę. W związku z tym, że na Dawida czeka nowy rozdział w karierze, postanowił podzielić się z fanami sentymentalnym wydarzeniem. Poinformował, że 15 lat temu dostał wiadomość, że dostał się do Must Be The Music. Kilkunastoletni Dawid był wtedy cały rozemocjonowany i pierwsze, co to, zadzwonił do najbliższej osoby, czyli mamy. Dostałem się. Zobaczysz, łoza. Boże, ja muszę zadzwonić do wszystkich. Mama. Dostałem się. Gdzie się dostałeś? Dzwonili. Zadzwonili. Tak. I kiedy? 27 lipca w Warszawie. Boże, dostałem się. A to teraz do ciebie zadzwonili. Tak. No to bardzo, bardzo się cieszymy z tatą, no. Mama, ja cię kocham bardzo. No ja ciebie też. No dobra, mamo, ja muszę kończyć, bo ja muszę zadzwonić do wszystkich. To naprawdę urocza wymiana zdań i świetnie podsumowuje relację, jaką Dawid ma ze swoją mamą. Czekacie na jego debiut w Must Be The Music.